Leonidzie i Liczu, mieliśmy czas, aby przemyśleć nasze wspólne cele i wyzwania. Cieszę się, że tak to widzicie. Nasze prośby o pomoc gospodarczą są zrozumiałe, ale musimy omówić warunki i zasady naszej współpracy. Jesteśmy gotowi do rozmów. Polska chce kontynuować ścisłą współpracę z PSRL, ale potrzebujemy wsparcia związanego ze strajkami robotników. To możliwe, ale musimy mieć pewność, że Polska będzie nadal lojalnym sojusznikiem bloku wschodnim. Jesteśmy gotowi na dalsze wyciśnianie współpracy, w tym militarnej i gospodarczej. Towarzyszu, widzę wasze zmartwienia. Proponuję wam rozmowę z robotnikami. Związek Radziecki jest gotowy wam pomóc. To początek rozwoju waszego kraju.